Siemaneczko wszystkim, w kolejniku na moim kanale z gry Pig Boogie Racing 2. 7 sierpnia był update, a ja dopiero wczoraj zaktualizowałem grę. Wcześniej nie mogłem. I doszła nowa postać. Nazywa się CMDR Nova. I dlatego nagrywam odcinek z tej gieleczki, ale chwilę wam powiem, jak można zgarnąć ją za darmo. Ale strzelcie łapeczkę w górę, subika na kanale. Na rozluźnienie otwórzmy maila. Otworzymy także 12-godzinową skrzynkę później. Okej, nic nie było fajnego. I wczoraj można było, jakby się zajęło od 1 do 5 miejsca, można było zdobyć tą postać za darmo. Jeszcze inne nagrody. Ale no, niestety się nie udało. A więc gramy tutaj. No i czy uda mi się zgadzać tą postać za darmo? Zobaczymy na tej mapce. A, tym razem jest wyścig, bo wczoraj tyle jechało się samemu. Dobra. O, a jeżeli chcecie więcej Pig Boogie Racing 2, chcecie łapeczkę w górę i subika. Zobaczcie, jaką jest imię. O! Nie teraz, bo jest nie. Ale ta woda jest strzelkowicza, bo to jest upgrade kosmiczny, że wywalimy. Tak. Tu walki ta postać może latać przez chwilę. O. Rozumiecie? Ja za to sobie tą postać za darmo. Czyli tylko 5 osób może ją zdobyć. Więc no. Dobra, mam tarczę, w ogóle jestem pierwszy. Mam gaz. O, sen. Dzięki! Jestem jeszcze szybszy. Teraz trochę zwaliłem, bo walnąłem. Tutaj liczy się czas, a nie miejsce. Ja jestem big, ja będę jeszcze szybszy. A właśnie, zapytacie się, dlaczego tutaj mam tą postać. Ponieważ, no tutaj każdy gra tą postacią, ale się jej nie ma. Co, to nikt nie skorzystał z dynamitu? Jakim to cudem? O nie. Ja, pierwsze miejsce i 23 miejsce na świecie. Nawet 27. Ja jeszcze zagramy Daily Challenge. Może trafię koło fortuny. Trzeba najszybciej omijać te. Czy zagram sobie jedną gierkę, żeby mieć startiki i je. Dobra, wypuszczę ci, wypuszczę się. Aj! No i że mam tarczę teraz. A to można normalnie. Nie wiem, czy to są dwie, czy jedna runda. Ja tam nie jadę, to nie daj rady. Dobra. I serio, co
41 setnych. No, czekajcie chwilę. Okej, gramy i musimy zająć co najmniej trzecie miejsce. W ogóle tak się to jest jak klamadowania. Dla tych, co słuchają, kiedy to słuchają youtuberów, to napiszcie w komentarzu, jak oceniacie te naklamadowania. I nie dlaczego, mam wyświetlenia, ale nikt nie pisze komentarzy. No prawie. Ojej, ja! Ja przynajmniej wjechałem, ale Liani się zaliła. O, pierwszy jest. Dobra, odpinałem. Skorzystałam. Dzięki bardzo, policja. No dobra. Ciekawe jak nam pójdzie. O. Wow, ja zajmę pierwsze miejsca, bym tak grał tam na czas. Nie wiem, czy ja bym nie zgubił tej postaci. No na tej aktualizacji robić sobie zdjęcia na koniec gry. Więc to też jest mega fajne. Dobra, otwieramy startki. Proszę, nie coś wyleci. Dawno, dawno mi nic nie wyleciało. Nie, to były jakieś żarty. O, to fajna mapa. Dobra, ale teraz widzimy się, jak będę oglądać reklamy i zdobędę 12-godzinną skrzynkę. Gdzie, jakie są szanse na 20 epickich. Oczywiście nie nowych, a też ulepszeń, ale ja mogę trafić aktualnie dwie rzeczy, czyli zawrót w głowie i donata. Tu mówię, widzimy się jak już obejrzę reklamy. Okej, dowiedziałem się, że trafię 12 320 monet, więc otwieramy 12 320 monet. Donat! Jest! Jest! Dobra, w końcu. Wow, jeszcze mam turniej, o ja. Ja raz grałem turniej. No i fajnie, nagrodę można dostać. Chwila. No i ten donat. Ojeja, jeszcze o Mikę mam walkę. Co jest? Dobra. Dobra, walczymy o Mikę. Ben. Oby to dało coś. Walczymy na tej mapie, na której nie jestem zbyt dobry. Tak, jestem gotowy. I będę uważał na twoje potwory. Ty Mika słodka. Normalnie. Serio? Co tam Mika sobie myśli? Ja wiem, jeszcze nie przyjadę, zobaczycie. Wczoraj miałem walkę o Big Bota, ale przegrałem. A co jak ten bot zna skrót? Ojeja. Ty nie używam orła. Tutaj się wszystko licza, jeżeli ona ma tarczę odbijającą. Odrobiła znak zapytania.
Wow! Jest! Jest! Mam Mikę! Widzowie, let's go! Mam Mikę! Drugi turniej! Ja w ogóle, ja od razu stawię sobie Donata. Zamiast fajka. Dobra, zagramy jeden turniej. A nie, bo te turnieje... Dobra, zrobimy tak. Widzimy się, jak zrobię turniej. To dla was, widzowie. Robię to teraz. Więc... Widzimy się, jak zrobię te turnieje. Widzowie, właśnie skończyłem drugi turniej, na tamtym zająłem piąte miejsce, tutaj czyli pierwsze chyba. Ja na każdym wygrałem. Pierwsze miejsce miałem. No patrzcie, no. 40 punktów. Czy to jest pewnie takie rzadkie? Co ja zdobywam? Jakąś skrzynkę pucharową. Co to? A jest mi się podoba. I ja. Nie, po prostu. Nie. Nie. Widzowie, dzisiejszy update przyniósł mi mega szczęście. Otwieram startiki. Ale nie gram tego turnieju. Ja zagram sobie go kiedy indziej. Więc co? To by było na tyle. Pamiętajcie, łapeczkę w grzeczkę i tak dalej. Długo mi się nagrywał ten odcinek, ale no... Pa, pa!